Córko Joachima i Anny, zadatku zbawienia, zniszcz brzemię mych grzechów, rozprosz mgłę, co mi zaciemnia umysł, usuń ciężar, co mnie ściąga ku ziemi. Sprowadź na świat pokój, radość i wieczne zbawienie na wszystkich. Modlił się do Maryi święty Jan Damasceński. Bracia i siostry, w dniu dzisiejszym wspominamy narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Byłoby czymś dziwnym, gdybyśmy, obchodząc tak uroczyście narodzenie Jezusa, zapomnieli o narodzeniu Jego Matki. Wszak to w domu Joachima i Anny przyszła na świat ta, która dała życie Zbawicielowi świata. Zaistnienie dzisiejszego święta zawdzięczamy chrześcijanom z Jerozolimy. Wkrótce potem obchodzono je w Rzymie i Konstantynopolu. Z czasem dotarło na nasze ziemie i w naszej tradycji zostało związane z ziemią i ziarnem. Dlatego też dzisiejsze święto bywa nazywane świętem Matki Bożej Siewnej. Sam Chrystus chętnie mówił o ziarnie i o siewcy. Do ziarna przyrównywał swoje słowa, które jako dobry siewca zostawia w roli naszej duszy i chce, by przyjęły się w nas, zakiełkowały i wydały plon. Oczywiście najlepiej stokrotnym. Swoją misję głoszenia Słowa Bożego Jezus przekazał Kościołowi, a w szczególny sposób kapłanom. Jednego z nich w dniu dzisiejszym wspominamy w rocznicę jego śmierci. Wspominamy w dziękczynieniu. W tym dziękczynieniu, które jest w naszych sercach i w dziękczynieniu liturgicznym. Wiemy, że każda msza święta jest jednym wielkim dziękczynieniem Bogu za Jego obecność i Jego dzieło zbawcze. I w to dziękczynienie liturgiczne chcemy włączyć nasze dziękowanie za ten dar, którym dla nas okazał się ksiądz Tadeusz Dajczer. Drogi każdego z nas w sposób bezpośredni lub pośredni skrzyżowały się z jego drogami. Drogami kapłana, który dla jednych był bardziej profesorem, a dla innych bardziej ojcem. Osobiście doświadczyłem w szczególny sposób jego duchowego ojcostwa. Trudno zliczyć godziny poświęcone przez niego przy posłudze w sakramencie pojednania. Były ich dziesiątki, a może setki. Zawsze oczekiwane i zawsze cenne. Nie były trudne ani kilometry przemierzane z Białegostoku do Warszawy, ani nieraz godziny bezpośredniego oczekiwania. Jeszcze trudniej ocenić wpływ, jaki wywierał swoją postawą na duszę wtedy jeszcze całkiem młodego wówczas kapłana. Ojciec Tadeusz stał się autorytetem dla wielu księży. Ów autorytet był tak wielki, że
O ile dobrze pamiętam, jedni drugim zazdrościli, kiedy ci mogli na przykład podwieźć ojca na wykłady lub z powrotem do jego mieszkania na tance. Każda chwila spędzona z ojcem stawała się przysłowiową chwilą na wagę złota. Skąd u niego taka mądrość, chciałoby się zapytać. Jednym z tropów może być obrazek. Obrazek Matki Bożej Róży Mistycznej stał na stole, na takiej podstawce z korzeni, między ojcem a kapłanem, który z nim rozmawiał. Podczas spotkań co jakiś czas ksiądz Tadeusz zerkał na Maryję, jakby prosząc o radę, o odpowiednie słowo, o wytrwałość. Spotkania są bezcenne, ale gdy zabraknie ich, pozostają książki. Któż z nas nie zna rozważań o wierze? Niektórzy pewnie znają na pamięć całe ich fragmenty, jak choćby ten w formie pytania i odpowiedzi. Czym różni się święty od heretyka? Heretyk naprawę świata zaczyna od nawracania innych. Święty zawsze zaczyna od nawracania siebie. Ksiądz Tadeusz jest twórczym komentatorem i małej Tereski, i tej wielkiej, i Jana od Krzyża, i świętego Maksymiliana, i świętego Ludwika Grignion de Montforta, i ojca Neuberta. Na zakończenie naszych rozważań przywołajmy więc jeden z jego komentarzy dotyczący tegoż misterium wiary, które przeżywamy. Zaczerpnięty z jednej z jego książek o Eucharystii. Wszelkie upodobanie pokładane w rzeczach stworzonych umniejsza Boga w duszy, pisze święty Jan od Krzyża. Pan Bóg będzie się więc sprzeciwiał zakodowanej gdzieś w głębi mnie chęci znalezienia upodobania w tym świecie. Im bardziej upodobam sobie ten świat, tym bardziej będzie on rósł w moich oczach, myślach, pragnieniach. Także w końcu zasłoni sobą wszystko, nawet Boga. I dostrzegę, że ten, który jest jedyną wielkością, stał się dla mnie małym, mniejszy od rzeczy, które posiadam. Mniejszy od pracy, która potrafi wciągnąć mnie do tego stopnia, że oddaje się jej praktycznie bez reszty. Mniejszy od tego, co wywołuje we mnie niepokój, smutek i pośpiech. Mniejszy od tego, czego się boję. Lęk, jak mówi przysłowie, ma wielkie oczy. To, czego się boję, może rozrastać się do wymiarów niebotycznych. Ogarniać mnie tak, że i świat, i Bóg Odkupiciel, obecny w Eucharystii, dla mnie i dla tego świata przestają się liczyć. Księże, profesorze, ojcze, jesteś wolny od rzeczy tego świata, wolny od uciążliwości pracy, wolny od lęku i strachu, wolny od niepokoju, smutku i pośpiechu, wolny od wszystkiego, co by cię mogło odciągnąć od tego, który jest, który powiedział o sobie: jestem, który jestem. Niech nasz dalszy udział w tej mszy świętej czyni nas bardziej wolnymi.
wolnymi od siebie i od tego świata, aby żyć dla Boga.